Witajcie serdecznie. Jak widzicie, kolejny piękny angielski dzień. Pogoda, nie wiem, szlak trafi. W każdym razie okazało się, że w Ceksie obok w mieście jest rzecz, której już poszukuję od dłuższego czasu. Troszkę ona kosztuje, więc no niestety w tej chwili bym sobie nie mógł na nią pozwolić, ale tutaj mam plecaczek wypakowany moimi retro skarbami, których już nie potrzebuję, więc robimy szybką wymiankę z tego, co wyliczyłem. Polowałem już na to od jakiegoś pół roku w Ceksach, gdyż no 200 zł w tej chwili tak za gotówkę, no to nie jestem w stanie dać za kolejny gadżet. Więc przeszukiwałem Ceksy online właśnie z nadzieją, że ktoś zostawi jeden z tych sprzętów na wymiankę. No i właśnie udało się. Przechodziliśmy wczoraj w Stockporcie, niedaleko Manchesteru, w Ceksie, no i zobaczyłem jednego właśnie na wystawie. Cena 160 funtów. Pozbierałem dzisiaj, tak wspominałem, troszkę złomu z moich konsolek, z moich gierek, których kompletnie nie używałem. No i udało się uzbierać 168, czyli została mi jeszcze 8 funa. Czyli 8 funa mam w voucherze. No i udało nam się wyrwać to. 24 miesiące gwarancji. Stan tego jest podobno idealny. Ponoć gościu to odpalił kilka razy. Podobno. Więc no, tu to wygląda wszystko dokładnie jak nowe. Żadnych zagięć, niczego. Zobaczmy jeszcze, jak to tu na boku wygląda. Co tu jeszcze jest? Zobaczmy tego sprzęciora z tyłu. Jakie tu mamy gierki. Dobra, zobaczmy sobie od razu, co mamy tu w bibliotece. 1944, Alien vs Predator. O tak, właśnie o to mi chodziło. Armored Warriors, to jest ok. Capcom Sports Football. Final... O, kozaczek. Dobra, Super Street Fighter. Aha, to są te puzzle akurat. Eco Fighters. To nie pamiętam szczerze, a nie grałem w to. Dobra. Kapitan Komando. Fajnie. Cyberbots. Ghosts and Ghosts. Tutaj mamy Gigawings. Street Fighter 2. Pro Gear. Darkstalkers. Strider. Mega Man The Power Battle. Ostatnio ktoś mi właśnie polecał, żebym sobie zaczął grać w Mega Many, bo bardzo fajna seria, więc no akurat będzie okazja. No i tutaj mamy tak, obsługuje systemy CP, system CP2, Sanwa, bardzo dobra firma właśnie, która zajmuje się akcesoriami do automatów, właśnie gałki, przyciski, no czyli widać, że będziemy tu mieli do czynienia ze sprzętem z trochę wyższej półki. Bardzo fajnie, dobra. Obróćmy go sobie i otwórzmy go. Wygląda to na żywo przepięknie. No i rzeczywiście, no tak jak mi właśnie gościu mówił, sprzęt w stanie idealnym. No to jest stan praktycznie jak nowy. Nie widać tu ani jednej ryski, nic. Coś pięknego. Tu jeszcze mamy kabelki. Tu jest jeden kabelek. Aha, tu jest do zasilania. A tutaj mamy kabelek HDMI. Czyli wszystko. Dobra. Zobaczmy sobie, bo tu jeszcze wiem, że w tyle są porty. Tu mamy Power, HDMI i co to jakiś external. Aha, czyli tu jest na USB. Ciekawe, po co to USB? Sprawdzimy. Dobra, ja to sobie zaraz przebiorę się tylko, bo dopiero co wróciłem i zaraz sobie podłączymy. Dobra, bo jeszcze pominąłem coś, co jest w pudełku. Zobaczmy sobie, tu instrukcja jakaś jest. Czyli taka cieniutka książeczka. Tutaj mamy opis, co i jak. W różnych językach. Dobra, to nas, powiem szczerze, że chyba nas to średnio interesuje. Co tu jeszcze w pudełeczku jest? Aha, o, zobaczcie. Jeszcze naklejeczki są, no. Zobaczcie, nawet ktoś tych naklejek sobie nie nakleił. One One pewnie pause, player 1. Aha, czyli tutaj jedna naklejeczka nachodzi. Tutaj nachodzi naklejeczka druga. Dobra, to ja to sobie później zrobię. Jeszcze zauważyłem, że tutaj właśnie coś. Od tej strony tego nie było widać. Patrzcie, jak to jest zamaskowane. Tutaj jeszcze jakieś pudełeczko jest. Ja to sobie z tej strony USB Power Plug. Aha, dobra. Dobra, czyli jeszcze zobaczę, jeszcze na tym folijka jest. Ale mi się trafiło, no. Dobra. Dobra, weźmy i podłączmy sobie tego sprzęciora nareszcie. Mamy wszystko podłączone. Tu zapaliła nam się czerwona dioda. I włączmy sobie samą konsolkę. No i co, teraz się wyłączyła? Chyba zielona powinna być. Chyba, że tu to rozwiązali w jakiś inny sposób. Ciekaw jestem tego wejścia. Będę musiał sobie w ogóle sprawdzić, do czego to wejście jest, bo nie słyszałem, żeby to wejście było używane do czegokolwiek. Wejście USB, czyli jeszcze raz. A, dobra, czyli ona jest włączona, jak dioda się świeci na czerwoną. Tak dziwnie to rozwiązali, ale dobra. Włączmy sobie teraz telewizorek. Dobra, na początku sobie tak nagramy z telewizora, a ja to później postaram się jeszcze podłączyć pod kartę przechwytującą i tam już sobie zobaczymy, jak gierki wyglądają. Dobra, załączamy. No, czyli ta dioda, jeśli konsolka jest włączona, świeci się jednak na czerwono, a nie na zielono, czyli no, tak to zrobili. Mam nadzieję, że za bardzo się tu nie będzie odbijać. Właśnie, widzicie tu napis Koch Media, bo za cały sprzęt odpowiada właśnie Koch Media. Capcom tylko tutaj daje licencję na to, więc to nie jest na dobrą sprawę produkt od Capcomu. Dobra, i tu nam się od razu włączyło 4.3. Czekajcie, ja sprawdzę, czy to jest ustawienia mojego telewizora, bo na tym samym złączu przeważnie mam podłączonego VHS-a. Tak, ta Picture Size 4.3 to automatycznie mi chyba nie wybiera. Zobaczymy jeszcze, jak to wygląda. Custom, Standard. Aha, dobra. Nie no, dajmy sobie na 4:3. Dobra. Tak, dobra. Przejrzyjmy sobie bibliotekę samych gier, co tutaj mamy. Jest 1944 Deluxe Master, akurat w tą część nigdy nie grałem, więc z chęcią sobie zagram. Alien vs Predator, no to mega klasyk, świetnie, że jest. Armored Warriors, to też lubiłem, tak chodzona bijatyka z robotami. No, Kapitan Komando, oczywiście klasa. Capcom Sports Club, to powiem szczerze, że chyba nigdy nie grałem, to zobaczę to sobie też. Cyberbots, no to akurat było takie sobie, taka bijatyka jeden na jednego z tymi robotami właśnie, które były w tej grze Armored Warriors, to pamiętam. Darkstalkers, czyli kolejna bijatyka jeden na jednego. Eco Fighters, czyli strzelanka, spoko gierka. Final Fight, no to rewelacja, że jest. No, kolejny hicior, Ghost and Ghost. Ghouls and Ghosts. Dobra, Gigawings, o, w to akurat się zagrywałem już w latach 2000 na Dreamcastie. Pierwsza i druga część, świetne gry, tu akurat mamy tylko pierwszą część, ale jest ok. Mega Man The Power Battle, w to chyba też nie grałem. Pro Gear, to jest świetna gra, to już są lata 2000. Tutaj, jak wspominałem, mamy system CP1 i CP2, nie ma systemu CP3, ale na CP3 to już pamiętam, że chyba tylko Street Fightery były. Chyba jeszcze jakaś jedna inna gra była, ale to w większości już były Street Fightery, nie? Więc... Street Fighter 2 Hyper Fighting. O, jest tylko jeden Street Fighter, no właśnie, to jest to. Ja już o tej konsoli wiedziałem przed premierą, tylko powiem szczerze, że byłem dość sceptycznie nastawiony, jak usłyszałem, że 16 gier ma być tylko do wyboru, ale tu, szczerze mówiąc, widzę, że... nie mamy 4 czy 5 Street Fighterów, tak się obawiałem właśnie, myślałem, że będzie Super Street Fighter 2, Super Street Fighter 2 Turbo, Street Fighter Alpha i tak dalej, akurat szkoda, że tu Alfy nie ma, bo już patrzyłem na pudełku i Alfy nie ma, jedną Alfę by to mogli dać, ale dwójeczka jest, więc bardzo fajnie, jest Strider, ten automatowy był nawet fajny i Super Puzzle Fighter 2 Turbo, aha, to tyle, dobra, czyli 16 gierek, dajemy sobie tutaj na ukos i tutaj mamy opcję. Dobra, zobaczmy co jest w opcjach, czyli jest Ctrl Check. Weźmy sobie i na tego Ctrl Checka. Co to się zwiesiło? Kurde, takie... Trzeba było chwilę czekać, myślałem, że to natychmiastowo będzie działać. Dobra, tu możemy sobie sprawdzić, czy wszystko działa. Zobaczcie, mam przyciski. Każdy przycisk na drugim kontrolerze, tak. Gałeczka działa, dobra. O, spoko. Dobra, tu mamy credits, czyli kto odpowiada za tą maszynę, za licencję, pewnie display, o, czyli to, co nas interesuje. No, ale powiem wam, że tu jest bardzo biednie. Jest full wygładzony, szeroki i szeroki wygładzony. Ale tutaj tak, tutaj jeszcze nie mam żadnego upgrade'a, a wiem, że już wyszły upgrade'y jakieś. Tu jest wersja 1.0. Taka jaka jest fabrycznie. Cex zawsze właśnie wraca do ustawień fabrycznych, jak kupujemy cokolwiek u nich, to zawsze jest wszystko wykasowane do fabrycznych, czy Xboxa 360, czy Playa, czy inne konsolki. One są zawsze wykasowane do ustawień fabrycznych, czyli tutaj wiem, że dochodzą kolejne ustawienia ekranu już po wgraniu. Zaraz się spróbujemy podłączyć z Wi-Fi i zobaczymy sobie, jak to będzie wyglądać. Dobra, back. Co tu jeszcze jest? Factory Reset, czyli to już jest zrobione. Game Selection, tutaj mamy, że alfabetycznie albo randomowo, dobra. Randomowo, co ja mówię w ogóle, to dobra. High Score, właśnie, tu jest fajna opcja, jak już mamy konsolkę podłączoną pod Wi-Fi, możemy wgrywać swoje wyniki online. I właśnie mamy taki database i tam właśnie nasze wyniki zostają zapisane, możemy się tym dzielić z innymi graczami. Widzieć właśnie, porównać sobie, na ile dobrzy jesteśmy. Dobra, dajmy tutaj back, język, no języków jest mnóstwo do wyboru, jest tylko angielski, więc nie wiem w ogóle po co ta opcja tutaj, chyba że jeszcze później coś dojdzie. Legal notice, czyli to nas nie interesuje, system update, no i zobaczcie, tutaj mamy currently installed, czyli mamy w tej chwili wersję 1.0, dobra, i co, Wi-Fi settings, dobra, czyli podłączymy się do Wi-Fi, dobra. Ja się na chwilę wyłączę, wpiszę password i widzimy się zaraz. Dobra, mamy kod wpisany, no i teraz chwila prawdy, bo słyszałem, że te pierwsze egzemplarze miały wielki problem połączeniem się właśnie do sieci Wi-Fi, więc zobaczymy, czy tutaj też tak będzie. Dajemy na OK, connecting. A właśnie w niektórych egzemplarzach całe właśnie połączenie się kończyło w tym miejscu, czyli było tylko connecting i tyle. No i jest wszystko OK, bo tutaj już nam się zapaliło, że jesteśmy podłączeni. Zobaczmy sobie teraz, czy jakiś update jest. Connect to internet and check for update. No to mamy, dobra. Install, czyli jest w tej chwili wersja już 1.4, czyli już kilka update'ów było. Dajemy install, rebooting, dobra. Niech się zainstaluje, subreduuje i zobaczymy, jaka różnica będzie w opcjach właśnie zaraz po tym. Mam nadzieję, że tu nam jakoś wejdzie w miarę OK. Jak tak przez telewizor będę nagrywał już ostatnio starałem się przez tego grabera to wrzucać, ale akurat przez ten duży telewizor tu nie nagrywałem, bo na tym mniejszym to nagrywam nieraz, ale wiem, że ten duży strasznie tu odbija. Dobra, zobaczmy teraz, jak to wygląda. Ctrl Check, tu się raczej nic nie zmieniło. Zobaczmy na system update. Mamy wersję 1.4, czyli jest update'owane, tak? Jest OK, dobra. Idziemy, to co nas interesuje, display. No zobaczcie, pojawiła się kolejna opcja, ale no właśnie, jeśli ktoś lubi Skyline'a, no to Skyline'a widzę, że tutaj nie ma, czyli tych linii. Niektórzy nie mogą bez tych linii grać, no ale tutaj tego nie ma. Mamy, doszło nam co? Full i full, nie, original i original smooth. Dobra, może sobie dam na original smooth. Nie wiem, jaka różnica. I co, i tyle. Tu jeszcze z lewej strony w górnym rogu. Jeszcze coś jest. Aha, tu są wpisy. Dobra. Aha, i tu właśnie do każdej gry, zobaczcie, czyli tak, dajemy sobie na, powiedzmy, na Final Fight. Teraz dajemy na ukos do góry i przycisk i tutaj mamy wyniki z Final Fight. Dobra, fajna sprawa, nie? Fajna sprawa, bo to takie motywujące bardzo, żeby spróbować sobie masterować to. Dobra. Dobra, przyłączmy się teraz i zobaczmy sobie, jak wyglądają poszczególne gry. Dobra, tu widzę, że mi się to raczej nie zmieści, więc będę musiał małe przemeblowanie zrobić. Dobra, weźmy się jakoś za to na razie, tak. Dobra, jest ok. Zaczynamy. Jeszcze łyczek. Jedziemy. Tu troszkę z kamerką weszłem w obraz, ale to za chwilę zniknie, jak rozpoczniemy grę. No i tak, tu jeszcze jest jedna kamerka na dole, żebyście widzieli aktualny sprzęt, na którym gramy, że nie wgrywamy tu żadnych filmików z YouTube'a. Więc dobra. Ogramy sobie dzisiaj parę tytułów. Oczywiście gramy na jednym żetonie, tak żeby był z tego jakikolwiek fan. Mamy tu tylko 16 gier. Jak będziemy grali nieskończone kontynuacje, to myślę, że taka maszyna w ogóle nie ma sensu. Tu właśnie chodzi o to, żeby masterować te wyniki swoje, żeby jak najdalej dojść za tą jedną blaszką. Dobra, zacznijmy sobie od Alien vs Predator. No i tak, tutaj ten pierwszy przycisk odpowiada za wrzucenie żetonu, a tutaj mamy start. I dokładnie tutaj na drugim playerze, tu jest żeton i start. Dobra, więc dajmy tak. Najpierw sobie uruchamiamy grę. Jak już gra się zacznie, wtedy musimy rzucić blachę i dopiero dajemy start, więc fajnie tu też, że od razu dodali ten przycisk do wrzucania żetonów, takie bardziej klimatyczne. Dobra. Dobra. Wrzuciliśmy blaszkę, jedna blaszka, no i zaczynamy. I start. Dobra, świetna gra. Świetna gra, bardzo fajnie, że jej tutaj nie zabrakło. Szkoda, że Cadillaców nie ma osobiście, no i Punisher też w sumie by się przydał, no ale z Cadillacami nie wiem, ale Punisher to pewnie o licencję chodziło. Dobra, dobra, dajmy sobie tak oczywiście, Predatorek. Zobaczymy, jest 6 przycisków. Tu w większości gier obsługujemy 2 albo 3. Dobra, czyli te dolne przyciski to są te główne przyciski. No, płynie się, to śmiga. Bardzo fajnie. Jak te przyciski tak mięciutko chodzą. Strasznie mały skok mają, więc to akurat będzie dobre przy strzelankach, gdzie ta szybkość się właśnie liczy. Co do gałki, no chodzi to na razie świetnie, ale potrzebuję jeszcze kilka gier, żeby wypowiedzieć się o tym. Magazynek. No, nie sądzę, żeby to była jakakolwiek konkurencja dla Arcade'a czy dla Pandory. No, oczywiście tam możemy sobie od razu grać 1000 gier, tam na Pandorze już od razu chyba na początku mamy, no na tej przynajmniej co u nas jest, to jest ponad 1000, to jest ponad 1000 gierek, a wiemy, że już 300 możemy sobie kolejne dogrywać, więc tu raczej konkurencji nie ma, dopóki jesteśmy z 16 grami, no to jest raczej taka ciekawostka, ale powiem, że dość klimatyczna ta ciekawostka jest. I zaskoczony jestem, jak już to powtarzałem, jakością wykonania tego, bo jakość wykonania tego to, no powiedziałbym, Taka wysoka półka naprawdę. Pięknie. No, mam nadzieję, że języka nie ugryzę, bo ja się zawsze podniecę na takie gierki gram. Dobra. Pięknie. Fajnie to chodzi, żadnych przycięć, żadnych tutaj błędów, artefaktów na ekranie nie widzę. Obraz się nie rozjeżdża, czyli jest tak jak ma być. Wszystko fajnie, płynnie. Laga w sterowaniu jak na razie nie czuć. Bardzo to płynniutko chodzi. Wiadomo, że to stare gierki, no ale zdarza się na przykład odczuć takiego laga jak w emulatory gram. A tutaj to naprawdę, zobaczcie, idealnie. Naprawdę idealnie. Dobra, zobaczmy sobie jakąś kolejną gierkę. No, sam ten Alien to jest też właśnie gierka, już którą gram od 20 lat. Oczywiście to nie są gry, w które możemy na okrągło grać, to po prostu są takie gry, które włączymy sobie od czasu do czasu. Kumpel przyjdzie, siadamy sobie na softcal, mam tu przy biurku, no i ogrywamy właśnie stary, dobry split screen. O to właśnie chodzi. Kapitan Komando, Cyberbots. Co by tu jeszcze? O, dajmy sobie Final Fight. No, to podstawa. Cieszę się akurat, że tej gry nie zabrakło. To myślę, że razem ze Street Fighterem 2 to dla mnie taka najważniejsza gra Capcomu. Dobra. I tak, start. Oczywiście bierzemy białego. No, Final Fight jest, no to już się jaram. Ależ te przyciski fajnie chodzą, no. Świetnie, już się bałem o jakiegoś małego laga, ale na razie tu doświadczenie jest naprawdę zbliżone do tego, co mamy na arcade'zie. Oczywiście ja jestem przyzwyczajony bardzo do tej pozycji stojącej przy arcade'zie i akurat tak mi się najwygodniej gra. Tu powiem szczerze, że jak grałem z tym sprzętem na kolanach, co widzieliście może na początku filmiku, to powiem szczerze, że za wygodnie mi się nie grało. Tutaj już jak położyłem go na biureczką fajnie, bo on jest dość stabilny, on nie lata, jest na tyle ciężki, że tutaj się trzyma. No jeszcze właśnie tak jest tutaj na gumowych podstawkach, więc tym bardziej to nam na pewno nie ucieknie. Chyba że przy jakichś większych takich hardkorowych akcjach, ale jest ok na razie. Dobra, gdzie. Wszystko tu ładnie śmiga. No to w sumie to żaden wyczyn, bo te gierki mają po grubo ponad 20 lat. Tak chyba ma z 30 nawet. No. Dobra, włączmy sobie jakąś kolejną gierkę. Teraz może jakiejś strzelanki poszukajmy. Tu właśnie chcę te przyciski sobie tak fajnie tu wytestować. To jest strasznie denerwujące, jak zauważyłem, to teraz za każdym razem, jak zmieniamy grę, konsola się od nowa rebootuje, czyli cały system wczytuje się od nowa, nie wiem czemu, no na pewno tu bebechy nie są na tyle słabe, żeby nie byli w stanie tego garnąć, może z kolejnymi update'ami to się zmieni, no ale na razie tak jest. Ja jestem osobą z natury niecierpliwą, więc widzieliście to tak z 15 sekund trzeba sobie czekać, no nie jest to nic takiego bardzo upierdliwego, no ale zaznaczyć to trzeba, że ona się za każdym razem restartuje i od nowa uruchamia. Dobra, to jest świetna gra. Progier, dobra, tutaj gram tym i drugie strzał. Dokładnie. W to jeszcze też na automatach grałem. To już takie późne lata 2000. Nie, co ja mu mówię? Czekaj, to chyba był 2000 albo 2001 rok. Z inną grą mi się porypało trochę, ale tak. Dobra, to jak przytrzymamy przycisk, to od razu mamy namierzanie. Więc tutaj jak możemy, to najlepiej nad przytrzymać. No ale też wtedy nam się pojazd strasznie, ten samolocik się strasznie wolno porusza, widzicie? Tak bez przycisku, a tak wolno z przyciskiem, więc no ale też siłę uderzenia mamy wtedy o wiele większą właśnie, jak przytrzymujemy ten przycisk. I przy okazji strzelania jeszcze namierzamy, a to jest właśnie tutaj dość ważne. Przyciski sprawdzać, a ja sobie przytrzymałem, no i na kozaku jadę. Dobra, zaraz to przy bazie sprawdzę. Dobra. No ta gałeczka, muszę przyznać, że daje radę. Bardzo jestem ciekaw, jak to będzie działało na Street Fighterze, bo te gałki właśnie, które tutaj mamy, są na automacie, no to one, powiem szczerze, że one są dość oporne. Jak oglądaliście ostatnio ten filmik ze Street Fightera, to mogliście widzieć, że dość często nam nie wychodziły te four weekendy i te wszystkie czary. Właśnie. A zobaczymy, jak tutaj będzie. Dobra, świetnie się gra, ale jedziemy dalej. Zobaczmy, co jeszcze tu mamy. O, może włączmy sobie 1944, bo akurat w tą część nie grałem nigdy. No, tak wspominałem, mamy tu CP1 i CP2. Na CP3 już raczej chyba tylko już Street Fightery były. Nie pamiętam, czy jeszcze coś poza Street Fighterami wyszło. W sumie mamy tu dwa najważniejsze systemy od Capcomu. Dobra, sprawdźmy sobie ten 1944. Dobra, wrzucamy start i lecimy. Bardzo ładnie to obraz jest skalowany, wszystko to bardzo ładnie wygląda, grafika ostra. Tu nie mogę się przyczepić, no niektórym właśnie tu może brakować tego scanline'a, czyli tych linii. Wiem, że niektórzy nie potrafią w stare gry bez tego grać, no ale może z kolejnym update'em. Mnie akurat to osobiście nie za bardzo przeszkadza, no ale dość troszkę się do tego przyzwyczaiłem, powiem szczerze, odkąd mam pożyczonego tego OSC, to te linie mam włączone. W sumie już nawet na Amidze gram, to te linie mam włączone. No ale mogę bez tego żyć, no i aż tak mi to nie przeszkadza. No, fajny bajer, ale mogę się obejść. No. że... Bardzo szybkie te przyciski są. Fajne. Fajna giera. O, na pewno sobie do tej gry jeszcze wrócę. O, dobra, dajmy tego Street Fightera. Darkstalkers, Gigawings, Progi, Street Fighter. Bardzo mnie cieszy, że nie dali 5 czy 6 Street Fighterów na te 16 gier, bo tego się na początku bardzo obawiałem. A tutaj jest jeden Street Fighter i to jeszcze dwójeczka. Bardzo fajnie. Nie potrzebuję tego turbo. Potrzebny jest klasyk. Dobra. Żeton. I gramy oczywiście Ryu. No i tu akurat nam się wszystkie przyciski przydadzą. Dobra. Właśnie tak powinno być na tamtym automacie, że właśnie nam wszystko wchodzi. Tutaj czuję, że jak ja zrobiłem błąd, a nie, że ja coś próbuję zrobić 100 razy. No nie, powiem szczerze, gałki, świetna sprawa. Trzeba będzie zagadać z Hondą i pomyśleć właśnie nad, może nad wymianą tamtych gałeczek. Ja zaproszę Hondę, żeby tutaj właśnie sobie sprawdził. Musimy sobie tu usiąść w dwóch i zagrać tego Street Fightera. Ciekawy jestem, co on na to. Czekaj. No, wszystko wychodzi tak jak chcę. No, dobra. For you can... Boom. Kapitalnie, kapitalnie się w Street Fightera gra. Gałka naprawdę na plus, gałka, przyciski. No, spodziewałem się, jak już zobaczyłem Sanwa na pudełeczku, no to spodziewałem się, że będzie rewelacja. Właśnie Sanwa, Hayabusa. Genialna akcesoria. Pięknie. To jest jedna z tych gier, które chyba nam się nigdy nie znudzą. No. Przydałaby się ta opcja jednak wygrywania tych gierek, no bo tak to no, dopóki mamy te 16 gierek, no to z Pandorą to raczej nie ma szans. No oczywiście. Oczywiście tutaj mamy lepsze przyciski, gałeczki niż na Pandorze są, no ale w Pandorze to zawsze sobie możemy wymienić. Mamy wtedy taki Ultimate Machine. Oczywiście jeszcze lepiej sobie arcade'a złożyć, no ale no nie każdy z nas ma na to miejsce. Widzę, jak mnie z tym gonią, jak Hondę z tym gonią na okrągło, więc coś takiego jest naprawdę... Naprawdę fajne, jeśli nie mamy miejsca na arcade'a. No i oczywiście, jeśli dojdzie ta możliwość dogrywania kolejnych gier. Widziałem już, jak podmieniają gry. Widziałem już, jak grali w Street Fightera, no ale chyba dalej poza ramy tych 16 gier nie potrafią wyjść. No ale przerobili NES-a, SNES-a Mini, przerobili Mega Drive'a, Klasika przerobili, już Switcha przerobili, więc myślę, że to urządzenie im nie zajmie długo. Aj. przegramy tutaj? Przegramy, nie? Widzicie? Na automacie, żeby mi 3 razy pod rząd na tamtych gałkach, które są do bijatyk, wyszedł, no to powiem wam, że to graniczy z cudem. Tamte gałki są świetne, ale mają strasznie duży opór i na przykład jeśli w strzelankach i wyścigach to daje radę, tak już w bijatykach no niekoniecznie. Dobra, ale gra się naprawdę fajnie. Dobra, co teraz? Wiem co teraz. Wiem. Widzicie, no nie brakuje tu fajnych gierek. Zagrajmy sobie, o właśnie w to. Ghouls and Ghosts. Kolejna z gierek, w której byłem mega słaby na automatach. Tutaj powiem szczerze, że też za wiele w to na automatach nie grałem, bo po prostu mi nie szło. No i zniechęciłem się. No i wybierałem inne gry. No. Dobry, zawsze byłem w bijatyki, w te chodzone bijatyki. No. Tutaj to jedna z tych gierek, których naprawdę się trzeba nauczyć. Pamiętam, nie? Bo jednak trochę w tą grę grałem, no, ale daleko pewnie nie zajdziemy. Może to by była dobra gierka do Arcade Solo. No właśnie, to jest tylko gra na jednego playera. Ojej. Dobra. Ale fuks. Pewnie dobrze idę teraz. No, czyli jednak chyba nie szło dobrze. No. No, ale i tak nie było tragedii. Dobra, to jeszcze co? To jeszcze jedna gierka i kończymy. Podsumujemy to sobie jeszcze na koniec. Co tu jeszcze? Mega Man? Nie. Może nie. Kapitan Komando. Dobra, jeszcze to. Naprawdę, czym dłużej gram na tym sprzęcie, tym utwierdzam się w przekonaniu, że jest on warty swojej ceny. Ja posiadam sporo arcade sticków u siebie w kolekcji, praktycznie do każdej konsoli mam jakiegoś arcade sticka. Nawet ostatnio tu dość mocno się zagrywałem na arcade sticku od Mega Drive'a i powiem wam, że jednak mam tu porównanie do arcade sticków. Mam arcade sticka do SNES-a, mam arcade sticka do Xboxa 360, no do tego 360 dałem za niego 119, on jest firmy Hori, no i umywa się. Powiem szczerze, że wygodniej mi się gra na tym, jakoś tak przyjemniej się na tym gra. Na pewno gałka jest lepsza niż w tamtym na Xboxie 360. Szkoda, że nie mam go tu pod ręką, pokazałbym wam, o którego mi tutaj chodzi, ale no rzeczywiście tutaj ten arcade stick od Capcomu na duży plus, tym bardziej, że pamiętam, że arcade stick na przykład do Xbox One, który wyszedł od razu z Killer Instinct, on kosztował prawie 300 funtów, to było 279 czy coś takiego, on od Mad Catza był i on był naprawdę świetny, no ale tutaj mamy sprzęt, mamy całą konsolkę z podwójnym arcade stickiem na dobrych podzespołach za 200, więc no gdyby tu była możliwość podłączenia tego do PC-ta, a niestety nie ma takiej możliwości, przynajmniej nie z tym update'em. Kolejne update'y widzę, że pojawiają się, więc możliwe, że jeszcze będą ten sprzęt wspierać i może dojdzie taka opcja. No na razie takiej opcji nie ma. No nic, no musimy chyba czekać na moderów, tak jak było w przypadku tych małych konsolek. No i może sytuacja się zmieni, no ale myślę, że też nie ma, jeśli jesteście już zainteresowani tym, to nie ma co czekać, bo wydaje mi się, że ten sprzęt będzie kolekcjonerski. Jego nie sprzeda się na pewno tak dużo, no to 200 funtów to jednak no jest. Gdybym ja miał to w tej chwili za gotówkę kupić, no to na pewno bym tego nie kupił. Fajnie, że mamy te seksy, że była możliwość zamianki, więc dlatego też byłem w stanie to sobie sprawdzić. Powiem szczerze, po pierwszych zapowiedziach myślałem, że to takie trochę badziewie będzie, tym bardziej jak zobaczyłem ten pierwszy zwiastun i tam właśnie, że 16 gier jest tylko, no to nie brzmiało to zbyt zachęcająco, no ale okazuje się, że te 16 gier jest dobranych bardzo dobrze. No i przekrój tutaj gatunku, no to chyba praktycznie mamy całego arcade'a, mamy strzelanki, mamy strzelanki od boku, mamy strzelanki w górę, mamy puzzle, mamy bijatyki 1 na 1, bijatyki chodzone, no czyli praktycznie wszystkie gatunki, no jak wiemy, brakuje nam czego? Brakuje nam wyścigów w sumie tylko i tyle, no. No i celowniczka, no ale no to już nie przesadzajmy, Capcom i tak celowniczką nie miał i tak. Przynajmniej ja nie kojarzę żadnego celowniczka od Capcomu na automaty. Mega płynniutko to wszystko działa. Dobra, myślę, że to by było na tyle. Może podsumujmy to sobie troszkę, zanim przełączymy się na komputer. Myślę, że szczerze konkurencji to do arcade'a na pewno nie ma, jeśli mamy możliwość sobie zbudowania arcade'a, no ale to też nie jest półka cenowa arcade'a. Wiemy, że na dobrego arcade'a, jeśli tutaj przeliczamy na funty, no to od 600 funtów to składamy taką słabą Pandorkę i to przeważnie Bartopa. Jeśli całego arcade'a chcemy, no to powiedzmy od 700 funtów w górę. Tutaj mamy sprzęt za 200, no tylko z drugiej strony arcade ma 1000 gier, 2000, 3000 gier, tu mamy tych gier 16, więc więc myślę, że dopóki tego sprzętu nie przerobią, no to można to traktować jako taką ciekawostkę dla kolekcjonera albo fajny sprzęt po prostu na imprezki, takie kanapowe granie właśnie obok siebie. Jeśli chodzi o wykonanie sprzętu, już powtarzałem to kilka razy, moim zdaniem rewelacja, wykonany jest naprawdę fajnie, z bardzo fajnych materiałów zrobiony. Mam nadzieję, że ten taki plastik tutaj gumowany, który jest dookoła, że on się będzie długo trzymał, że tu nam nic nie sparcieje, że nie będzie się tego kleił kurz, bo wiemy, jak jest właśnie ze starszymi konsolkami czy akcesoriami właśnie, które są gumowane, no to one już później wszystko się do nich klei, no i wygląda już to tak bardzo nieestetycznie. No tutaj na razie jest bardzo dobrze, więc miejmy nadzieję, że tak zostanie. Dobra, przełączmy się jeszcze na chwilkę na komputer i wyłączmy tego sprzęciora. Dobra, planowałem sobie taki, powiedzmy, 10-minutowy materiał o tym, a wyszło troszkę dłużej, więc tak na szybkiego sobie podsumimy. No i tak, z jednej strony mamy 1000 zł, z drugiej strony tylko 16 gier. No ale po obejrzeniu tego filmu do końca już pewnie znacie moje zdanie na ten temat. No ale ja jestem fanatykiem, więc moja opinia niekoniecznie musi pokrywać się z waszą. No na pewno boli brak możliwości podłączenia do PC, gdyż wtedy cena 1000 zł za taki arcade wydaje mi się być rewelacyjna. Pamiętam i pierwszego arcade sticka do Killer Instinct na Xbox One, który kosztował prawie 300 funtów, więc no tutaj dostajemy podwójnego arcade sticka na naprawdę dobrych podzespołach, więc cena 1000 zł by naprawdę była dobra. No co jeszcze? No na pewno 16 gier, no choć tu naprawdę wyjątkowo dobrze dobrali te tytuły. Szkoda, że nie ma ich więcej, no ale na chwilę obecną musimy zadowolić się tymi 16 grami. No i tak, no z plusów, no to bez wątpienia, tak wspominałem, jakość wykonania samej konsoli, no i to, że nadal jest wspierana update'ami, no a to daje nam nadzieję na kolejne usprawnienia, no i może kolejne gry, choć tu można być raczej pewny, że moderzy prędzej czy później sobie z tym poradzą. No ja bawiłem się świetnie, ogrywając klasyki z Capcomu i myślę, że jest to sprzęt godny polecenia. No na koniec dzięki za obejrzenie dzisiejszego filmiku, no jak się podobało, bardzo bym prosił o lajka, no i do zobaczenia za kilka dni. Cześć!